moich filmach sprawdzam, czy sztuczna inteligencja jest mądrzejsza od człowieka. Dziś odpowiemy na pytanie. Czego Biedronka jest mała? Oto odpowiedź udzielona przez sztuczną inteligencję. Biedronki są małe ze względu na swoją specyficzną budowę ciała, która jest dostosowana do ich stylu życia i sposobu odżywiania się. Oto kilka powodów, dlaczego biedronki są małe. Mobilność, żywienie, prostota ekosystemu, unikanie zagrożeń i rozmnażanie. W skrócie, mała wielkość biedronki jest związana z jej biologią, trybem życia i adaptacjami do środowiska, w którym żyje. Wow, panie, po tej odpowiedzi wnioskuję, że sam musiałeś być kiedyś biedronką, skoro tyle wiesz na ich temat. Pytał robot Stachu. Zasubskrybuj mnie, brachu!